I witam ponownie. Cieszę się, że nie masz nic ciekawszego do roboty, tylko tutaj jesteś, żeby obejrzeć kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w Call of Cthulhu. Teraz będzie mała powtórka, ponieważ w ostatnim odcinku, tam weszliśmy tutaj później w ten młynek, żeśmy sobie lecieli i zamiast skoczyć na tą deskę, to wskoczyłem tutaj i tak oblazłem to i młynek dalej się kręcił i nastąpił tak zwany bug. Tak, nastąpił bug, ponieważ młynek dalej się kręcił i gra nie przewidywała takiej opcji, żebym ja stąd miał wyjść, a młynek dalej miał się kręcić. Dlatego jak tylko wyszedłem i mniej więcej tam są schody za tymi drzwiami, jak zszedłem na tych schodach parę stopni, to po prostu zginąłem nagle, nie wiadomo dlaczego. Dlatego powtórzymy to tym razem tak, jak należy. Teraz będzie straszna rzecz, tak, tutaj boimy się oczywiście, tak jak w poprzednim odcinku. Haha, oczywiście, że wesoło, bo to, jak już wspomniałem, to są urodziny. I wszyscy się cieszą i to była lemoniada. Lemoniada o smaku wiśniowym. Tak to jest. Proszę Państwa, jak nie wiadomo co powiedzieć, to się mówi takie właśnie rzeczy różne. W ogóle, po co wy tu jesteście? Cześć. Stop right there, Marsh. Goodbye, Mr. Walters. Ależ ja. Jak to goodbye? Ja dopiero tu przyszłem. Dobra, którym się skacze? Awast. Patrzcie. Pę. O, właśnie, ta deska miała tu spaść. Młynek miał się zablokować, a my stąd wychodzimy. Tak należy to wykonać, to zadanie. I teraz nic nas tu nie zabije. Poprzednio tutaj zszedłem. I cześć. Warto wejść na górę. Z tego względu. The main ore chute has been sealed up. Rzeczywiście. It must not be part of the current refinery operations. Strange. Rzeczywiście. Nie mogę wziąć apteczki, gdyż jestem zdrów jak ryba, jak koń, jak rydz prawie. Obiecuję, że ten odcinek będzie. Aha, przepraszam, miałem iść tam. Ten odcinek będzie pełen niespodzianek. Ja w ogóle nie powinienem tu wracać. Tylko tam tym taśmociągiem teraz dalej. Teraz sobie przypomniałem, kurczę. Hopla. Powiedzcie, po co w ogóle tu jesteście? Czemu to oglądacie? Czemu to oglądać? Zupełnie tego nie rozumiem. No nie, no trochę rozumiem, bo szczerze mówiąc, z czasem jak jest gierka dobra z dobrą fabułką, to się miło ogląda. I powiem szczerze, tak. Gdzieś ty poleciał. O nie, w ogóle tego nie przewidziałem. Nie wiedziałem, że to się stanie. A. W ogóle nie wiem, co dalej zrobić. I to jest akurat prawda. To jest akurat prawda. Okej, dobra, tą drabiną do góry. I wystarczy, i wystarczy. I już jesteśmy bezpieczni. Dzięki ci, Grosze, zamknęłaś te drzwi przede mną. Dzięki temu nie będę się zastanawiał, co tam jest. Tylko wejdę tutaj. Elevator control. Elevator. Amunicja. Jej, jak cudownie. Jesteśmy w biurze. Tak. Naprawdę? There's nothing of any Nic ciekawego tu nie ma, no zgadza się. This must be the Marsh family office. Okej. Co tu masz za zdjęcia? Kurczę, jakieś przedwojenne te materiały. Kompromaty tak zwane. To są kompromaty. Jakby ktoś nie wiedział, co to są kompromaty, wujek Google podpowie. Warto wiedzieć. Ojej!
list. Nie powinniśmy czytać cudzych listów, prawda? Nie wolno czytać cudzych listów. A... W ogóle nie czytaliśmy ostatnio tych pamiętniczków. Olać pamiętniczki na razie. Kto chce pamiętniki, żebym czytał, ręka do góry. Tu poproszę w komentarzu jeszcze, możecie mnie tutaj zachęcać, jeśli chcecie, żebym czytał pamiętniki. Dobra. Moja droga rodzino, wrócę do domu raczej szybko. Nie mogę się doczekać, aż was znowu zobaczę. Uważam, że moja podróż była bardzo owocna. Spotkałem się z wieloma potencjalnymi kupcami na naszego produktu i tak jak przewidziałem, spotkałem się również z kilkoma zastrzeżeniami. I met few concerns. All are aware that history is written by the victor. Wszyscy wiedzą, aha, już wiem, wszyscy wiedzą, że historia jest przypisana przez zwycięzców, tak? Bo to jest Victor z małej litery, więc to nie jest imię. Jest tak, jest pisana historia, piszą zwycięzcy. I dlatego wszystkie pakty i prawa muszą się nagiąć do faktu. Conquest. Kurczę. Tak. I co w rzeczy samej jest takiego moralnego w kuli lub w bombie? That seems them above other means of death. Poza tym, że co ich odróżnia od innych sposobów śmierci? Szczerze mówiąc, ten gość jest jakiś dziwny. Nie chcę mi się tego czytać. W każdym razie widać, że jest jakimś nawiedzonym wyznawcą Dagona. Czy tam jak się nazywa ten ich potworek. Czy stąd coś jeszcze? Chyba nie. Wychodzimy tędy. Ty, stój, Rysiek! Nie odjeżdżaj bez mnie, będę tęsknił. No dobra, nie będę. Kłamałem. Dobra, idziemy sobie zapisać tą gierkę, gdyż warto. I obiecuję, że jeszcze nie jedna miła niespodzianka dzisiaj przed nami. Tu sobie zapiszę. Yes, saving game. Back. O nie, nie wiem co teraz mam uczynić. Ale ta gra jest dla mnie pełna niespodzianek. No tak, proszę Państwa, odrabiałem pracę domową, bo tam utknąłem w pewnym momencie. Po prostu przeoczyłem jeden prosty element i nie mogłem pójść dalej. Nie mogłem pójść dalej. Zaraz się muszę tą windę tutaj zawołać. Tak, wołamy windę. Winda. Nie mogłem przejść dalej, więc sobie włączyłem jakiś gameplay. I szczerze mówiąc, właśnie wtedy zauważyłem, że rzeczywiście mogę was co nieco zrozumieć, dlaczego oglądacie to, bo się nie mogłem oderwać. Oglądałem chyba z pół godziny tego gameplaya. Przepraszam, wiem, że to ten, ale wspólnie razem przejdziemy to, będzie cudownie, obiecuję. Naprawdę, nie wyłączaj, ej, poczekaj, wróć. Dobra, już wyłączył. W dół jedziesz? Naprawdę? Wow. No dobra.
prostu jedzie w dół. Haha! Jak ja się ich zupełnie nie spodziewałem. Szkoda, że oni nie zostawiają amunicji. To by naprawdę pomagało. Przynajmniej psychicznie. Bym się lepiej czuł. Oczywiście wiedziałem, że tu nic nie ma. Po prostu mam świetną pamięć. No chodź, Rysiu, chodź. Szkoda, że tu nie ma broni typu... Cholera. Przeładowuj. Cholera. Cholera. Tak, klawiszem chy. Nie strzelaj, ja tu zalepiam dziury. Cholerne dziury. Dobrze, że zapisałem, prawda? Teraz się na pewno uda. Teraz się na pewno uda, bo mam szczelbę i jestem przygotowany na wszystko. Nie, no wtedy też byłem, ale... In the name of the order, protect the refinery! Cut him down! Przeładowuj. Wybaczę, że się nie odzywam, ale przeżywam ogromny stres. Ktoś tu jeszcze coś ode mnie chce? Podejrzewam, że już nie. It won't open. Dobrze. The lockers are empty. Ha, ha, ha. Dobra, to był stres ponad moje siły. Dobra, muszę teraz parę rzeczy przeładować. Na wszelki wypadek, żeby były gotowe. Nie wiem, czy ja to przeładowywałem, ale... Już niedługo będzie amunicja, kochana amunicja. Kurczę, to cholerne enkodowanie. No może teraz. Może tak, a może nie. Na razie nie jest źle. Tu, tam jest zapisik. Warto zajść. Warto zajść, bo ja tu musiałem kilka razy teraz. Wiem, że tego nie widzieliście. A musiałem kilka razy się tu pochwatygować. Jeszcze musiałem zrobić reset komputera, a jeszcze miałem aktualizację. Która jest najstarszym? Jest ta pierwsza, 6, 9. Tak, tu zapiszemy yes. Najwyżej zrobiłem źle, ale co? Dobra, proszę Państwa. Tu będzie fajnie. Jack, I'm up here. O nie.
that, Hoover. As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Innsmouth affairs. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. After you've watched your copper friend here die, I'm coming after you! Shoot him! Shoot the screwy bastard! Screwy bastard. Quickly, Jack! No time like the present! Chyba już uciekł. Kurczę, czemu mam taką wizję połamaną? Nie czuję się najlepiej, nie czuję się najlepiej, wiesz, chyba trochę boli mnie głowa. No sweat. W ostatniej chwili. I enkodowanie, przeciążanie, cholera jasna, kurde, by to drzwi ścisły. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. If your aim was as sharp as your wit, then Marsh wouldn't have gotten away. Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. Może sam byś się ruszył, rzuciłbyś się w pogoń, a nie byś teraz tutaj. Dobra. Damn it. Marsh must have locked it behind him. Z tym enkodowaniem to nie wiem, kurczę, jak to jest. Czasami się pojawia to, czasami się to nie pojawia. Akurat teraz ostatnio się zaczęło pojawiać. I wiem, że to jest niedobrze. Może jak wyjdę z tego pomieszczenia. Nie, to nic nie da. Kurczę, będę musiał coś zmniejszyć w ustawieniach obiesia. Dobra, tylko żebym sobie zapisał to. Ciekawe, czy mogę tam wrócić jeszcze. Przepraszam za klatkownię. Będę patrzył w schody, w ten. Jakbym to mógł wrócić. Mogę wrócić, jak miło. Dobra, tu zapiszemy. A to jest jeszcze starsze, jak miło. Doskonale. Dobra, ja coś zmienię w tym, w obiesiu. O, tutaj troszkę się jakby uspokoiło, ale... No nie ma enkodowania w tym momencie złego, jest wszystko dobrze. Czasami prawdopodobnie jakiś proces w tle się pojawia. Na przykład głupi Windows zaczyna coś tam kmerać w aktualizacjach. No patrzcie, teraz nic nie zrobiłem, a wszystko jest dobrze. Dobrze, jak jest dobrze, to cudownie. Coś to może być, jakieś strachy straszne. Ojej! Przyznam, że teraz klimatyczny będzie ten etapik. Ojej, gdzie ja teraz jestem? Timetables, it won't open. Timetables, it won't open. Nothing of interest. Apteczkę znalazłem, jak to nothing. Of interest. Idziemy po prostu przed siebie, nie martwimy się enkodowaniem, które jest w tym momencie w porządku. Kurczę, chciałbym mieć większą kontrolę nad tym. Z jednej strony chciałbym mieć... Czy ja tu byłem? Z jednej strony chciałbym, żeby była jak najwyższa jakość, lecz z drugiej strony nie mogę mieć dobrego pokazu, ładnego pokazu slajdów, prawda? Przecież nie o to chodzi, żeby mieć ładny pokaz slajdów. Pokaz ładnych slajdów wysokiej rozdzielczości. Kto się na to pisze? Czy może lepiej slajdy o niższej rozdzielczości, lecz jednak w tempie należytym? It won't open.
Dobra, nie wiem, czy jest sens tu wchodzić. Gdzie ja w ogóle... Mam wrażenie, że się wracam chyba. Oj, nieważne, dobra. Trzeba będzie jeszcze przejść metr. Trzeba będzie przejść metr i zakończyć na dzisiejszy. O, już mamy enkodowanie, proszę bardzo. Kurde, skąd to się bierze, dziadostwo? To jest znak, że trzeba zakończyć już to na dzisiaj. O nie, jaki straszny pokaz slajdów. Nie. Ktoś mnie tu śledzi. Przepraszam bardzo, proszę mi zabrać ten wstręt. Co to był za dźwięk? To był dźwięk, że już czas, że już pora spać. Kurczę. Dobra, dzięki za oglądanie. Przepraszam bardzo za pokaz slajdów w ostatnich momentach gry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Obiecuję, że przyszły odcinek będzie bardzo interesujący. Będzie naprawdę ciekawy, zwłaszcza ze względu na to, co właśnie tutaj nas śledziło. Będzie super, obiecuję. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego, cześć.